Witam Państwa bardzo serdecznie, czytelników Tygodnika Wprost oraz widzów wprost.pl, specjalnie z Krynicy, z Forum Ekonomicznego, Karol Wasilewski. Dzisiaj moim gościem jest wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam uprzejmie. Chciałem zapytać, co z tą koleją? Do tej pory raczej się zwijała, teraz plany macie bardzo ambitne. Sam Centralny Port Komunikacyjny to ma być 1300 kilometrów nowych trakcji, nowych torów. Tak, celem naszym jest rozwijanie kolei. Najpierw odbudowa tego, co zostało zaniedbane, a następnie rozwijanie, bo to jest ta właściwa kolejność, która będzie powodowała, że polska kolej stanie się konkurencyjna wobec innych gałęzi transportu i będzie mogła pełnić funkcję krajobiegu gospodarczego. Realizujemy Krajowy Program Kolejowy, 66 miliardów złotych w perspektywie do roku 2023. Realizujemy program inwestycji dworcowych, blisko 2 miliardy złotych przeznaczane na modernizację 188 dworców kolejowych. Realizujemy program inwestycji kolejowych, inwestycji w tabor pasażerski 7 miliardów Intercity i nie wolno zapominać o programie utrzymaniowym, którego celem jest i nadrabianie zaległości utrzymaniowych, naprawianie tego, podnoszenie prędkości handlowych, naprawianie tego, co zostało zaniedbane, ale również utrzymywanie w standardzie odpowiednim modernizowanych linii kolejowych. Jest program 23 miliardy. W sumie daje to kwotę do zainwestowania w polską kolej około 100 miliardów złotych w ciągu najbliższych kilku lat. Ogromne pieniądze, ogromne wyzwanie przed nami. A nie doliczam tutaj jeszcze planów związanych z obsługą Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli tego, o czym wspomniał pan redaktor, czyli 1300 kilometrów nowych linii kolejowych. I to jest w sumie pokazuje skalę i miarę problemu, ale też perspektywę, w której działamy. Powiem pan, dlaczego do tej pory raczej ta kolej była zwijana? Panie redaktorze, dla mnie to jest równie niezrozumiała sytuacja, bo polska kolej działała w gospodarce socjalistycznej jako kluczowe narzędzie transportowe. Potem w ramach przekształceń zaniedbano tą gałąź, bo należało wtedy przystąpić do modernizacji kolei, do usprawniania przewozów, do podnoszenia kwalifikacji osób pracujących na kolei. To się nie działo. Zawód kolejarza został jakby zdołowany. Przed wojną był niezwykle prestiżowy. Przed wojną był prestiżowy, a w czasach III Rzeczpospolitej został jakby odarty z tej godności. To też staramy się odbudować, przywrócić godność zawodowi kolejarza, bo to jest zawód służby, zawód służby państwu, społeczeństwu, służby nam wszystkim, bardzo ważny zawód. Ci ludzie, którzy pracują w prowadzeniu ruchu, odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Każdy kiedyś do pociągu wsiądzie i chciałby z niego wysiąść w miejscu, do którego zmierzał. No ale w ramach polityki, że przedsiębiorstwa państwowe niekoniecznie sobie dają radę, nastąpiła reforma kolejowa, która podzieliła te przedsiębiorstwa. To przedsiębiorstwo oczywiście w części zasadnie, bo szykowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej, gdzie zasada oddzielenia przewoźnika od zarządcy infrastruktury jest zasadą podstawową i to trzeba było wykonać oczywiście. Natomiast też wykonano kilka ruchów, które spowodowały rozdrobnienie i brak koordynacji. A też kwestia finansowania, długi kolejowe, długi sektora kolejowego są potężne. Do tej pory PKP ma przecież tak zwany dług historyczny 700 milionów do spłacenia, który przejęła na siebie w ramach tych przekształceń, które się dokonały i z tym się musimy borykać. Jakbyśmy mieli 700
milionów jeszcze w PKP, no to proszę sobie wyobrazić, jaki to byłby wehikuł do tego, żeby z jeszcze większą intensywnością na przykład inwestować w infrastrukturę dworcową. Tylko właśnie, infrastruktura dworcowa. Mówimy dużo o tym, że będziemy budować nowe dworce. Ja podam panu przykład województwa podlaskiego. Tam na powiedzmy 20 stacji, które istnieją, podejrzewam, że jest jeszcze ich więcej, natomiast no 20 powiedzmy mi znanych, w 19 wszystkie są zamknięte kasy biletowe, to znaczy kupić bilet na dworcu można tylko i wyłącznie w Białymstoku. W miastach byłych wojewódzkich typu Suwałki, czy takich turystycznych jak Augustów, nie ma takiej możliwości. Oczywiście, to jest problem, który dotyka pasażera, to jest problem związany z dostępnością do kolei, ale pytanie jest, czy odtwarzać strukturę kas, czy czerpać już z innowacji, czy czerpać już z tych wszystkich możliwości, które daje internet, daje biletomat. Czyli tutaj uzgodnimy, dworce powinny być poczekalniami. Nie, dworce mogą spełniać różne funkcje. Oczywiście funkcja obsługi pasażera, tam gdzie jest ten potok pasażerski intensywny, powinna być. Powinien być dostęp do człowieka w kasie, który sprzeda bilet, oczywiście tak, do informacji. Te wszystkie funkcje powinny spełniać. Natomiast z całą pewnością już ten czas, którym na każdej stacji, na każdym przystanku, tak, na każdym przystanku była kasa, no powoli ją się kończy, bo wchodzimy w inne rozwiązania. Ludzie inaczej korzystają już z dostępnych możliwości. No każdy ma, czy prawie każdy ma telefon, a przy jego pomocy o wiele łatwiej jest kupić bilet niż w kasie, pod warunkiem, że oczywiście oferta jest dobrze, aplikacja jest dobrze skonstruowana i oferta jest dobra. I tutaj warto wspomnieć o tym, że czynności integracyjne podejmujemy też w ramach oferty wspólnej taryfy zwanej wspólnym biletem. I to też ma ułatwić pasażerowi dostęp do polskiej kolei. A co z tak zwanym wykluczeniem kolejowym? Są miasta, i to jest bardzo dużo takich miast w Polsce, które mają 40-50 tysięcy mieszkańców, nie mają dostępu do kolei. No ja znam Łomża, która jest półtorej godziny jazdy od Warszawy, jest 70-tysięcznym miastem, ona nie ma żadnego połączenia kolejowego. Takich miast jest naprawdę bardzo dużo w Polsce. Tak, to prawda. My w tej chwili, w związku z tym, że mamy środki europejskie, musimy się, które są dedykowane dla określonych działań, musimy się koncentrować na sieci TNT i tą sieć modernizować, ale oczywiście w kolejnym planie jest wzmocnienie linii regionalnych i wprowadzenie kolei tam, gdzie jej nie ma. Tak? I nie ma, nie było, albo linia została zlikwidowana. Przykład Łomży jest bardzo dobry, bo to jest jeden z tych punktów na mapie, o których my myślimy również w tym aspekcie. Także jeszcze trochę cierpliwości. Z Łomży rozumiem, że teraz jak tutaj rozmawiamy i łomżeniacy nas oglądają, to mogą być zadowoleni, bo minister obiecuje, że do Warszawy koleją dojadą. To byłoby zbyt daleko idąca deklaracja, szczególnie, że ona nie jest osadzona o żaden termin. To sobie tak powiedzieć można, tak? Natomiast z całą pewnością, a ja nie lubię składać takich deklaracji, które są na wiatr, wolałbym zadeklarować konkrety. Tych jeszcze w tej chwili nie ma, natomiast nad nimi pracujemy. Czyli na dziś to ja mogę powiedzieć tak, wiemy o tym, że do Łomży, że Łomże należy obsłużyć transportem kolejowym, tak jak wiele innych miejscowości w Polsce, i też będziemy dokonywali pewnego wyboru przy konstruowaniu planu w tym zakresie, ale tak, z całą pewnością musimy też pomyśleć o nie tylko o kolejach wysokich prędkości, nie tylko o obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie tylko o aglomeracjach, ale też o troszkę mniejszych miastach, które powinny być obsłużone tym ekologicznym i najbardziej bezpiecznym środkiem transportu. To teraz może od tych małych miast przejdę do takiej trochę futurystyki. W Polsce planujemy Hyperloopa dla Ukrainy. Pierwsze umowy były już podpisane z tamtejszym rządem i oni zaczynają to testować. Macie w planach coś takiego? Czy rozmowy na temat Hyperloopa się toczą? Są firmy, które realizują to przedsięwzięcia, testują, czy próbują je konstruować. Ja obserwuję te prace, jestem jakby pod wrażeniem rozmachu i też pewnej konsekwencji, która im towarzyszy, bo
ci ludzie, którzy za tą ideą optują i ją realizują, w swoim planie zakładają, że najpierw Hyperloop będzie służył przewozowi towarów, tak aby tą technologię testować na przedmiotach, a nie na ludziach. I to bardzo dobrze. My z poziomu Ministerstwa Infrastruktury staramy się te procesy wspierać, chociaż formalnie żadnych umów nie ma i jest to działalność w tej chwili realizowana przez podmioty biznesowe, na zasadach biznesowych. Wiem, że są one dobrze skontaktowane z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, z nami trochę mniej, natomiast jest to jakieś wyzwanie, które pewnie będzie rozgrzewało i poruszało serce i umysły. Unia Europejska chce, żeby rynek przewozów pasażerskich był konkurencyjny. Czy PKP powinno obawiać się nowych wyzwań, nowych firm, które wchodzą? Niedawno wszedł pierwszy prywatny przewoźnik czeski na polskie koleje. Czy to może być realne zagrożenie dla PKP? A dlaczego mamy się obawiać konkurencji? Naszym zadaniem jest takie poprowadzenie sprawy, aby nasze firmy były silne i one dyktowały warunki innym podmiotom. I oczywiście zabrzmi to może tak dość ofensywnie, ale jednak to taki powinien być cel założony. Nie myślmy o tym, że ktoś do nas przyjedzie i nas wyłączy z działania, tylko że może dopracujemy się takiego modelu funkcjonowania, że to my będziemy chcieli wchodzić na cudze rynki. Czyli wierzy pan na przykład, że Niemiec będzie jeździł PKP Intercity? Niemiec już jeździ PKP Intercity, jeśli jest taka relacja na przykład do Berlina, tak? To... Mówię o wewnątrz niemieckim. Natomiast oczywiście jest to o wiele bardziej skomplikowane, bo pamiętajmy o kwestiach certyfikacji, kwestiach wypracowania przejść granicznych, połączeń tak naprawdę, czy wejścia na tamten rynek, który też jest jakoś skonstruowany, ale przecież te sprawy nie są zapisane raz na zawsze, one się będą zmieniać i dlaczego nie, jeśli już u nas będziemy mieli opanowaną sytuację, dobrą, skonstruowaną, dobrą ofertę, przedsiębiorstwa będą działały efektywnie i efektownie, to dlaczego nie mielibyśmy próbować wchodzić na rynek niemiecki czy jakieś inne rynki? I tym właśnie mocnym i bardzo optymistycznym akcentem kończymy tą rozmowę. Ja dziękuję panu bardzo serdecznie, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie. Państwu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.